Dobra. Witam wszystkich. Śmietnikowy artysta z tej strony. Mamy... co dzisiaj mamy? No właśnie, co dzisiaj mamy? Powiedzcie, co dzisiaj mamy takiego ciekawego? Dzisiaj mamy... Niech się zastanowię. Zastanówmy się razem, co dzisiaj możemy mieć? Może na trzepaku przyjdzie mi więcej weny? Co dzisiaj możemy mieć? Czekajcie, poniedziałek, nie? Poniedziałek chyba, nie? Poniedziałek. Ludzie, no nieważne. Poniedziałek albo wtorek. Patrzcie, pierwszy kontener już z tego, z tamtej miejscowej. Patrzcie, co wytrzepałem. Jaka fajna skrzynia w ogóle. Mega. Trochę do restauracji, do renowacji. Ale okucia takie, kurde, fajne. Nie wiem. Jest bardzo, musi być bardzo, bardzo, bardzo stara. Zobaczcie sobie. O, telefon mam. Ale muszę dokończyć. Patrzcie, co tu jest w ogóle za skrzynia. Mega, nie? Stare takie okucia. Powiedzcie, jak ją datujecie? Fajna. Bardzo stara, ma takie zapięcie. Oczywiście patrzyłem. W środku nie ma nic. Jest jakiś pieniążek. Jeden grosz. Dobra, zobaczcie, jest skrzynia. Mamy też skrzynię. Mamy też krasnoludka. Popatrzcie. Też stary. Też stary, bo widzę, że jest stare po prostu. Na sprężynie taki krasnal bez oka. Hałabała. Prawda? Ale fajny, fajny. Starość niewątpliwie. No i co? Mamy jeszcze wiatraczek Zefira. Oczywiście fajny Zefir. Bieri Zefira. I patrzcie, od razu, no, za tamte puszki, wiecie ile było? 80 zł. Było 80 puszek, po złotówkę poszły. Także teraz nowa profesja. Butelki, czy puszki, butelki. Także nowa profesja, butelki. Tu już pierwszy kontener mamy. 17 czy tam ileś butelek. Wszystkie Bieri, 17 zł. Lecimy dalej, to też Bieri. Nienormalni ludzie. Witam wszystkich. Nie wiem, czy się przywitałem. Przywitałem się chyba wcześniej w poprzedniej scenie, bo trochę minęło. Zdążyłem zrobić już trochę miejscówek, ale tutaj jest taka. Więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Kłania się śmietnikowy artysta. I normalnie powiem wam tak, że taka sytuacja, zobaczcie sami. Tutaj worek był kanciasty. Worek był kanciasty, dlatego podjąłem go, rozdarłem. Patrzcie, co zaczął wychodzić. Patrzcie na to. No nie wiem, co to jest. To może jest jakiś od stołu, nie wiem, ale piękne jakieś takie, nie wiem, co to jest. Ale patrzcie na to. Patrzcie dosłownie na to. Raz. Ha. Madeń ruskie lorneki. Ruskie, bo dwie sztuki. Ja już zobaczyłem, że jak podjarałem z jedną, a normalnie jak druga wyskoczyła, to się tak podjarałem, że z niej wyskoczyłem z kaloszy. Wam powiem, patrzcie, przypomnę wam coś to? Teraz sprawdzę na to, widzicie? Widzicie dobrze te haczoki? Fajnie widać, ty wam powiem. Fajne lornetki. Fajnie widać, ruska lornetka. Patrzcie, jedna sztuka. Ona jest ciężka, taka powiem wam, mosiężna, że tak powiem, fajna. Fajowskie rzeczy. Tam się reguluje, więc tak, patrzcie, jedna, połóżmy ładnie tutaj, na miejsce, nie to lornetka, to jest sprzęt, ona nie może się zakurzyć, dlatego jest futerale, bo to są sprzęty, że oglądasz, prawda, to, dlatego nie, no, sorki, ludziska, sorki, tak, was lubię, naprawdę bardzo, ale tutaj wszędzie jest jakiś kurz po budowie i nie chcę ich zniszczyć, patrzcie, druga lornetka, dosłownie, jest w jeszcze lepszym stanie, ta to jest dosłownie jakbym, jak nowa, nieużywana. Masakra dosłownie. Masakra. Dosłownie masakra. Dobra, chowamy to lornetki, bo zobaczyłem je, zacząłem nagrywać, a czy coś dalej jest, to nie wiem. Więc strzał dnia dzisiaj lornetkowo, no nie? Patrzcie, futerała. Na ile to wyceniacie, kochani moi? Dobra. O, delikatnie z tym sprzętem, Maciuś. Dobra,
Może coś jeszcze będzie, sprawdzimy, bo tutaj dalej to nie wiem. Wiem, że tutaj były światy wiedzy trzymał. No też były kanciasty, worek, patrzcie, no ale niestety światy wiedzy. A co my tu mamy, co my tu mamy? O, jak zwykle, kurde, pełno kurzy. Co tu jest dosłownie? Wieszaki. Patrzcie, z tej spółdzielni Utrzenka, no ja bym to wziął z Leżajska. 125 zł, kurde, no wezmę te wieszaki, bo je normalnie zbieram. Patrzcie, ile jest fajnych wieszaków z Leżajska dosłownie. Może coś będzie z napisami Wrocław. Nie wątpię. A to z Leżajska. Pa! Jakieś futerały tam wyskakują, ty. Mordzia, czekaj. Maciuś, spokojnie. Nie panikuj. Pierw weź te. Nie. Tylko te z Jutrzenki weźmiemy tym razem. Chyba, że są jakieś jeszcze podpisane. Ten jest napis. Made in Poland. Ale to mogą być nowsze, wiecie? Ale co to jest za futera? Ładne. To jest liciarka. La. Ludzie, ulululu, z czym my tu mamy do czynienia, że tak powiem? Z czym my tu mamy do czynienia, to trzeba ogarnąć. Patrzcie, niciara nowa. Kurczę, dobre. Fajnie. Fajna niciarka. Dobrze, no teraz patrzcie. Stara niciara. O, jeszcze podpisana. Zakład. Jaki? Rocznik, chcę znać. Data produkcji. 79. Pięknie. Nie, sorry. 75 rok. Data produkcji 1975. Dobra. Sprawdźmy dalej. Co my tu mamy? Patrz, jeszcze jutrzenki wyskakują, te wieszaki. Bieli, patrzcie, ile ich już jest. Ale fajnie. Noc się zaczęła. Praktycznie w tym momencie prawie. Coś podpisanego. Fajne te wieszaki, ale no kurczę, co ja z nimi robić? Już tyle ich mam. I wieszaczki. Że tak powiem wam. Może to jeszcze tu wyskoczy, ale nie. Płyty Fide. Płyty CD. Co to jest? Puzzle z tym krecikiem w folii. No nie, mekajny. Nie, zabijajcie mnie. Dobra, słuchajcie. Może już tu nic nie być? Patrzcie, co to jest? Nowa lampa w folii. Kurde ty. Patrzcie. Chwilka. Zafoliowana. Nowa, fajna taka lampa. Ty ludzika. Patrzcie, mamy lampy w folii. Łączcie fakty, pojaśnijcie fakty. Naprawdę, patrzcie. Nowa. Chciałbym ją wam pokazać, ale ona jest zapakowana, jeszcze nie otwierana. Że tak powiem, o jest tutaj, możemy to otworzyć. Patrzcie, nie wierzycie. Patrzcie. Nówka potrójna. Taki lampion normalnie zarąbisty, że można go powiesić sobie w salonie. Osobiście to wam powiem, że ja taki mam, no nie? Mam taki. Także polecam, no nie? Dobra, fajnie, nowa lampa. Tu patrzcie, takie lampy. Fajna ty, nowa. Sztos, dosłownie sztos. Może tutaj, dobra, jak coś jeszcze będzie, to się z wami połączę. Na razie sprawdzę. Witamy w kolejnych kontenerach. I co czekało na nas? Takie piękne coś, nie? Na świeczuchę to i taki bucik jeszcze ze świeczką. To się przeczyści. Patrzcie, będzie jak nówka, fajny bucik świeczka. Fajny bucik świeczka, nie? Z jakimś świętym Mikołajem. A tu też fajne, na świece takie coś. Zobaczcie, domek cały. Domek na świece. Trzy się zmieszczą. Dobra impreza. Bieli go i lecimy dalej, nie? A tu ma takie coś na górze, patrzcie. Dobra, fajne. Bieli, lecimy dalej. Normalnie powiem wam tak.
jestem w takim kontenerze, na takiej miejscówce. A z tej strony pozdrawiam, pewnie śpicie, bo jest godzina 1:30. Patrzcie, taka miejscowa normalnie, przed chwilą tutaj obok, tam jest kontener, poszli zbieracze. Myślałem, że tutaj będą i zobaczą to, tak się śmiałem, prawda, mówię, a już może wam nagrywam. Futerał po Kodaku, mówię, może Kodak leży, leżą wyniki badań płuc, to wiecie, że jak już wyniki badań płuc, to znaczy, że będzie tu depozyt niedługo. I tak sobie mówię, tak sobie żartuję, mówię, ale to pewnie jest sam futerał, no nie? Dźwigłem to, bo już to dźwigłem, no nie? Dźwigłem to, bo mówię, a no nie będę nagrywał, a będzie sam futerał, to po co ja mam wam nagrywać, że tak powiem, kurczę, nie? Dźwigłem i okazało się, że rzeczywiście sam futerał, nie? Ale tak patrzę, co jest pod tym i patrzcie, co wyszło. Cały ten Kodak. Wow, foku, czy dobre. Patrzcie. Jedziemy z tematem. Fajny Kodak. Pakujemy go normalnie, tego Kodaksa. Mega Kodacz, kurde. Ładny Kodacz, powiem wam. Kurczę, ciekawy taki S500AF. To jest Kodacz S500 chyba AF, no nie, dobrze mówię? S-series, prawda? Fajny Kodacz, fajny. Bieli go. Zaraz tu wrócimy do tego tematu, bieli Kodacza. Dobra. Słuchajcie, jak coś będzie, ja się z wami połączę na pewno, bo mam słabą baterię i chcę jeszcze dokończyć. Chcę jeszcze też nagrać. No. Siemano ludziska, godzina po drugie, trzecia prawie. Takie rejonidła. Widzicie, takie mamy rejony. Nie zastawiać. Jest ten, takie ten. Takie klimaty, ale patrzcie, ja tu namierzyłem, gdzie to było. Mini depozyt. Patrzcie, ktoś rzucił. Ty, żebym tym przyjął, tu cały worek. Tam już porcelany, widzę, patrzcie. Znaczy, no nie, może nie być, nie wiem, sprzęty kuchenne. Ale mi się wydaje, że jakiś jeden pan obrazek, widzę obrazek tam. Mi się wydaje, że na pewno, o, tu figurka, jakiś jeden pan nam się uda znaleźć. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wydobyć to na zewnątrz. Właśnie. No, szkoda, że dziabnięte. Trochę dziabnięte. Może będzie nie dziabnięte jakieś, wystawka. Co tu mamy, patrzcie. Nie wiem, co to jest. Niewalnięte. Tu fajny kieliszek, niewalnięty. Fajny. Bierio. Dobra, bieli kieliszek. Co dalej mamy? Obrazek. Taki obrazek. Jakiś PRLX. No, możemy go wziąć, powiedzmy. Zobaczymy. Dalej. Może. O! Właśnie! Nie! Coś jest w środku, proszę bardzo. Na żywo, ale jazda. Co to będzie? Nic takiego. Ale skrzynka zasna, powiem wam. Zasna skrzynka. Chyba się nie rozwaliła teraz. Zwracamy to. Skrzyneczkę. Bieli. Patrzcie, jak to jest. Bieli skrzynki. Bieli. Faniucha, nie? Dalej zobaczymy, co tu jest. Grzyby suszone. Też nie chcemy. Kurczę, się to wywalać. Tutaj. Bałki. O, coś tam może będzie jeszcze. To wam powiem, pokażę. Patrzcie, fajne było, ale powinien mieć z drugiej strony to. Tam gdzie mam rękawiczki. O, cukunek. Tutaj jest taka porcelanowa coś. Nie wiadomo. Zobaczymy dalej. Może nie będzie.
Chodź szybko, ci co, czy łączyć się z wami, jak coś będzie, bo tu może nic nie ma. Młynem do kawy. Ale fajny stan powiem wam, nawet. Nawet piękny stan tego predomu, nie? Prawda? Nawet fajny stan predomu. Młynczaka. Fajny, ten bieli, weźmiemy. Młynek weźmiemy. Jeszcze, dobra. Kurczę, jak coś będzie, to się tam połączę. Żeby nie przyciągać, jak nie będzie to jeszcze jakieś znaczki tam ten dokument. Dobra, ja sprawdzę sobie spokojnie. Tylko to na razie co wyciągnęliśmy. Idziemy dalej. Kolejna miejscóweczka. No i co w rogu stało? Nie będę brał, bo nie wiem. Ma niby antenkę, wszystko, radyjko takie. Ale co, nie będę brał, bo nie, nie mam już miejsca, żeby to wszystko zabrać. Szczerze mówiąc. Ale na to się jeszcze może skuszę. Stary, popatrzcie, to żelazko, ale w świetnym stanie. Dezamet. Z dezamedu. Ale w świetnym stanie, naprawdę jest. Jest rewelacja, bomba. Super stan, fajny. Przeczyścić się na moje perła. Bieli z kabelkiem. Ze wszystkim jest. I lecimy dalej. O, patrzcie, tu taki wielki kontener był. Coś takiego ogromnego dosłownie było, patrzcie. Ogromne! Ogromne. No, ogromne. I z tego ogromnego czegoś na tej miejscówie w ogóle wyhaczyłem nową karmatę. Keszła. Nowa keszła. Niepodarta, nic, elegancka. Co to jest? Sprawdzimy. Piszcie mi tutaj. PTPL. Wąż prysznicowy. Plastikowy. Wąż prysznicowy nowy. Cały plastikowy. Wzmocniony. Takie coś, nie wiem. Piszcie, co to jest? Typa China. Kurde, co to jest? Philips. Tu jakiejś kuli brakuje, no nie? Coś takiego. Co to, do czego to służy? Piszcie w komentarzach. Ja mówię, że kuli brakuje. Lampka leci. Czy można wszystko sobie podstawić? Jaką kulę się chcesz, prawda? I to jest uniwersalne. No zobaczymy. Zobaczymy. I patrzcie, taki szaliczek. England, Poland. Widzieliście? Wembley Stadium. Grali w 2013 roku. Super szalik. Fajny. Fajny szalik kolekcjonerski. I powiem wam, że to jest Made in England. Made in England. Także fajny szaliczek. Bieli go. I lecimy. Co chcecie zobaczyć, co tu jest w środku? Nie, nic takiego nie ma ciekawego. Tu jakaś piłka, tu ten teges, prawda? Patrzyłem mniej więcej, przeglądałem i lipka. Dobra. Bieli tam, to lecimy. Cześć, cześć mordzie. Śmietnikowy artysta z tej strony. Mamy, patrzcie, siódmą bramą. Filmik się będzie renderował z nocki. No i co? Chciałem wam. Tak w ogóle, siemanko. Witam wszystkich. Poranek wspaniały. Zobaczcie. Będzie wschód słońca. Pozdrowionka od Czary, popatrz, jaki to jest cwaniaczek, nie? No ty kurczę. Pokaż się, cwaniaczku. O, już. Ten szyderczy wzroczek, tak? Czaruś. Pip, pip. Mały czaruś, mały. To jest mały czaruś bardzo. To jest malutki czaruś. Bardzo malutki. Także jest kuleczka mała, to jest moja bol. A bom zrobimy, tak? No, a tutaj jest drugi bandzior. Gdzie jest drugi bandzior? Drugi bandzior już tutaj skacze. Szogun, ty tam chcesz chyba zasikać. A tu patrzcie, kto jest. Czekaliście, pytaliście. Zobaczcie, pozdrowienia. Pozdrowienia od
Zenka, patrz, o, patrzcie, on lubi tak, jak mu się robi. Widzicie? Zeniu. O. Tutaj ma kolegów, kociaki, prawda? Szogunica mała też, szogunica mała. Szogunica to jest pieszczoch, a Czarusz jest cwaniaczek. Kogo my tu mamy? Patrzcie. Zeniuś. Zeniuś. Zeniu. Zeniuś. Zenek jest. Ma tutaj, patrzy się na inne taki. No i rządzimy, nie Zenek? Rządzimy Zenkiem. No. Dobra, pozdrowiona, pozdrowionka od Zenka, pozdrowionka od Szogunka, pozdrowionka od Czarusia. I co? Troszkę się zdrzemniemy, nie? Trochę trzeba się zdrzemnąć. Ty kurde pieszczoszku mały, ty pieszczuchu, ty pieszczuchu mały. Pieszczuch, patrz. Patrzcie, jaki pieszczo, patrzcie. Gdzie jest pieszczo? Gdzie jest pieszczo wasz? Ha. Dobra. Trzymajcie się. Jak wstanę, to ruszamy na następne poszukiwania. Zobaczymy, co się wydarzy.